Obywatele i obywatelki. Od 1923 roku panuje w naszej Polsce hiperinflacja. Marka polska słabnie, a ceny rosną. Razem z rządem pana Grabskiego zdecydowaliśmy przeprowadzić w Polsce reformę walutową, która ustabilizuje gospodarkę. Stworzyliśmy nową nazwę dla naszego pieniądza – Złoty Polski. Na pewno chcecie wiedzieć, jaki będzie próg wymiany marki na nowego złotego, to 1 800 000 marek za jednego złotego. Wiemy, że to dużo, ale to jedyny sposób, by wyjść z kryzysu gospodarczego. Emitentem nowego złotego będzie Bank Polski S.A., który zastąpi Polską Krajową Kasę Pożyczkową. Już zaraz wybiorę się na ulicę Bielańską 10, gdzie oficjalnie otworzę bank. Dziękuję za to przemówienie i mam nadzieję, że są Państwo zadowoleni z tej reformy. Niech żyje Polska! Oficjalnie otwieram Bank Polski S.A. Niech żyje Polska!